przegląd kotła wraz z płukaniem wymiennika spaliny woda. Na początku sobie zrobimy przegląd. Pokażę Wam, jak to wygląda. No a później przejdziemy do clou programu, czyli do płukania kotła. I co teraz robisz? Muszę spuścić wodę jeszcze z pompy. Tutaj się podłączymy z adapterem, w którym będziemy wtłaczać chemię. Żeby nie bolało się jeszcze po elektronice, no to filtrem sobie spuszczę resztę wody. Jak już woda cała nam się wylała z kotła, będziemy mogli sobie pompę kręcić. No, tego chcemy się pozbyć, bo tyle w środku samego kotła jest, ale taki kamień. On się też osadza na tych rurkach, więc będziemy to wypłukiwać później. Jeżeli ten syf się dostanie do wymiennika płytowego, to niestety później ciepłej wody nie ma, bo przestaje to wszystko grzać, bo zatyka się. Czyli co teraz robisz? Teraz podłączam adapter do pompy. Chcę podłączyć stację płuczącą. Dzięki temu kocioł nie musi być jakoś specjalnie, znaczy nie trzeba nic ciąć w rurkach, żeby przepłukać kocioł, tylko się po prostu pompę nominalną zamienia na taki adapter i podłącza się ze stacją płuczącą. To jest ten adapter, nie? Tak, to jest ten adapter. Zobaczymy, jak się sprawdzi. To jest O-ring. Najpierw sobie wypłuczemy kocioł po prostu zwykłą wodą i całą wodę wpuścimy do kibelka. I przy okazji sprawdzimy, czy wszystko jest szczelne. Jedna rurka jest do czegoś, druga do czegoś, nie? Jedną wpompowujemy wodę i ona sobie przelatuje tędy przez cały wymiennik z powrotem, przez wymiennik płytowy i wraca tą rurką, która po prostu wylatuje do kanalizacji. To jest, powiem, takie wstępne przepłukanie tego najmniejszego syfu. I teraz sobie podłączymy stację płyczącą. Więc tak, teraz mamy już
stację płuczącą zmontowaną, podłączoną jest pod kocioł. Wstępnie przepłukaliśmy sobie to wodą. I teraz tak, zmontujemy sobie cały palnik, wszystko. Po to, żeby móc podgrzać tą wodę, bo chemia przy 20 stopniach działa zupełnie inaczej niż przy 50. Oczywiście szybciej działa, im wyższa temperatura. Więc za chwilę sobie złożymy z powrotem, co się da, oprócz samej pompy. Nagrzejemy wodę, wsypiemy chemię, no i będziemy czekać. I tak raz na jakiś czas kontrolować, jak po prostu ten proces odkamieniania przebiega. A więc zabieram się do składania palnika. Dolewałem trochę zimnej wody, bo miałem za wysoką temperaturę. Było 57, ja chciałem mieć około 50 stopni. To teraz idziemy po chemię. Sypiemy sobie 2 kg. Bo gdzieś tak po odstężeniu, około 20% na tą ilość wody. Tutaj jest 10 litrów, kontra kali nic nie ma, więc to jest 20 litrów, 2,5 kg. Stację możemy sobie na razie wyłączyć i zaraz pójdziemy po chemię. Profesjonalną miarkę. Opakowanie po starym środku. Czyli chemia po prostu czyści, tak? Kocioł. Chemia po prostu rozpuszcza osady. One wtedy są rozpuszczone w wodzie i później tą wodę możemy wylać. Bo te osady trzymają się po prostu ścianek metalu. I tak same z siebie no, nie za bardzo chcą się ruszyć, a przynajmniej nie w tym momencie, w którym człowiek by chciał. My to jest prawie 15 litrów, to możemy mieć 3 takie miarki. Jedna rura czyści, a druga... Więc tak, jedną rurą tą wpływa woda. Ona sobie idzie,
i po prostu wchodzi w kocioł, przepływa przez wszystko i wraca z powrotem. Chodzi o to, żebym był cały czas obiekt, no i żeby po prostu płynąca woda powoli z tą chemią rozpuszcza to, co jest w kotle. Więc teraz tak naprawdę mamy znowu przerwę na fajkę, no bo jak za pół godziny dopiero można coś zobaczyć, czy coś wzruszyło, bo to chemia niestety powoli to wzrusza. Są bardziej aktywne środki chemiczne, natomiast problem jest taki, że trzeba wyważyć agresję chemii do tego, żeby później nie zjadło nam czegoś w środku kotła. No bo można dać bardzo mocne środki chemiczne, ale jak one nam coś później podjedzą, no to będzie kocioł do wyrzucenia, no i pacjent zmarł w trakcie. No to nie o to w tym chodzi. Także to jest w miarę delikatne, ale miałem trochę dłużej to trwa, natomiast mam większą pewność, że nic się nie stanie. Opakowanie jest po czymś zupełnie innym. Także nie będzie żadnej reklamy. Dobra, przerwa na fajkę. Patrząc po tym czujniku, coś już ruszyło go od tej strony, gdzie płynęła woda. Się jest mniej brudny. Ale z tej jeszcze jest syf, więc teraz w drugą stronę będziemy musieli płukać, czyli zmienimy sobie kierunek. Zamiast płynąć tak jak normalnie płynie, czyli od tyłu do przodu, to będziemy tutaj wpuszczać wodę i wtedy jakby woda będzie obmywać trochę inne miejsca. Zerknę sobie jeszcze do samej rury. Ale obstawiam, że jeszcze przed nami przynajmniej godzina płukania. No, myślę, że jest trochę mniej tego syfu, ale jeszcze musi to popracować. Ten czujnik ustawimy sobie brudną stronę, to z powrotem. Teraz sobie ustawimy na drugą stronę. I możemy sobie puścić stopę. No i znowu mamy przerwę. Kolejna kontrola postępu prac. Po jakim czasie? A myślę, że teraz było z pół godziny, nawet i dłużej. To powoli to się odrywa. Właśnie chodzi, żeby to idealnie wyczyścić, ale chodzi o to, żeby 90% się pozbyć tego syfu. Bo on się nie odrywał po prostu z wymiennika i nie wpadał do tego srebrnego elementu, który się ciepła woda. Myślę, że jeszcze przed nami sporo. Jeszcze sobie zerkniemy do stacji płuczącej, jak wygląda ta woda. No. Tak wygląda woda generalnie jeszcze. No. Tyle się nadbierało osadu w kotle. Damy trochę odpocząć sobie stacji, bo już chyba z półtorej godziny pracuję non-stop. I później wznowimy nowy proces. Kolejne sprawdzenie, jak wygląda stan. Teraz chyba już po godzinie nawet. Mocno siedzi. Myślę, że trzeba będzie zmienić, dać nową chemię i jeszcze powalczyć z tym. Jeszcze trochę się zbiera. No. Dobra. Okej. Okay. Jeszcze dalszy ciąg. Jeżeli się nie będzie robić regularnych przeglądów, to potem będzie syf.
Znaczy to jest w zasadzie inne źródło problemu. Ten problem się pojawił stąd, że podczas na samym początku do instalacji wpuszczono wodę, która była na budowie. I to była woda z piaskiem, z syfem, który teraz w zasadzie się osadził cały tutaj w kotle. Więc po prostu tutaj przeglądy by nawet nie pomogły, przeglądy tylko uchwyciły ten problem. Natomiast no, jakby problem leżał na samym początku, jak ten kocioł zamontowano, to lepiej by było wpuścić po prostu wodę destylowaną do kotła. Może to trochę więcej kosztuje na start, ale no, na przyszłość oszczędza godziny pracy i na pewno pieniądze. Będziemy się starać wody, bo myślę, że tu już z tym już się nic nie da zrobić. To wypuścimy.